Władze miasta otrzymały na piśmie opinię kuratora w sprawie przyjętej wcześniej siatki szkół podstawowych i gimnazjów. Decyzja jest warunkowo pozytywna, bo zdaniem kuratora gimnazjum nr 4 nie powinno być łączone z oddaloną o kilkaset metrów szkołą podstawową nr 8, a powinna być samodzielną placówką szkołą podstawową nr 4. Oczywiście taka opinia odpowiadała dyrekcji, nauczycielom i rodzicom dzieci obecnego gimnazjum nr 4, jednak nie władzom miasta. Stąd na wczorajszej sesji radni mieli głosować nad dwoma wariantami jednej uchwały. Pierwszy był zgodny z zaleceniami kuratora. Drugi był podtrzymaniem decyzji o kształcie sieci szkół z uchwały intencyjnej podjętej 7 lutego. To jest przede wszystkim pomysł radnych. Jest to reperkusja pewnych propozycji, które przygotował Wydział Edukacji i Sportu po to, aby dać możliwość radnym, możliwość środowiskom oświatowym, rodzicom, nauczycielom, po części uczniom wypowiedzenia się. Radni przyjęli taką wersję zdarzeń i myślę, że podtrzymają ją dzisiaj podczas sesji. Tutaj sytuacja jest dwuznaczna. Ja jestem przekonany do tego, że ja będę głosował za tym, żeby jakby podtrzymać naszą pierwotną decyzję. Już na początku sesji rozgorzała debata nad sposobem głosowania. Zdaniem pracowników i rodziców gimnazjum nr 4 oraz części radnych propozycja władz miasta była niezgodna z prawem. Ich zdaniem nie można było głosować nad dwoma wariantami w jednej uchwale. No ja jako radny trzecią kadencję po raz pierwszy się spotykam z tym, że do jednego punktu porządku obrad są zgłoszone dwa uchwał. Czyli jedna uchwała, która uwzględnia oczekiwania kuratora Dolnośląskiego Oświaty i drugie, które nie przyjmuje tego do wiadomości. I teraz zastanawiamy się sami, jaka będzie procedura i nad którymi projektami uchwał będziemy jako radni dyskutowali. W końcu po prawie godzinie prezydent Marcin Zawiła zdecydował się usunąć jeden z wariantów z porządku obrad. Ten zgodny z zaleceniami Dolnośląskiego Kuratora. To rozwścieczyło obecnych na sesji gości, którzy uważali, że Rada ma obowiązek dostosować się do jego opinii. Rada Miejska powinna głosować tylko i wyłącznie nad uchwałą warunkowo zaopiniowaną przez kuratora. Jeżeli się z tym nie zgadza, to ma prawo oddać sprawę do NSA. Tymczasem pojawiła się nowa uchwała, która tak naprawdę zostanie uchylona przez wojewodę. Radni nie powinni byli nad nią w ogóle głosować. Tuż przed głosowaniem radny Ireneusz Łojek złożył wniosek o wprowadzenie niejako punktu zgodnego z zaleceniami kuratora z powrotem do porządku obrad. Wniosek nie przeszedł. Za było 8 radnych, przeciw 11 przy jednym wstrzymującym się głosie. Później głosowano już tylko nad drugim wariantem. Ten otrzymał większość głosów radnych. Za było 11 przy 8 przeciw i jednym wstrzymującym się głosie. Teraz w tej sprawie wypowie się wojewoda.